Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko, witam Was w kolejnym vlogu na naszym kanale. I dzisiaj kochani zbieram się na urodziny do mojej koleżanki Martyny, która na pewno ogląda tego vloga, więc ją bardzo serdecznie pozdrawiam. Zaczynam się malować kochani, już umyłam włosy, ogoliłam nogi, tylko taką maszynką, do której wkłada się bezpośrednio żyletki jednorazowe i powiem Wam, że tak się szpetnie pozacinałam. Co prawda nie w miejscach, które są widoczne i po prostu nikt na imprezie się nie powinien skapnąć, ale to jest tak niekomfortowe. A Kevin użył wszystkie moje jednorazowe maszynki, więc no musiałam sobie poradzić w inny sposób. Umyłam już włosy, nałożyłam na buzię dużo masek, także podejrzewam, że podkład będzie się na niej dzisiaj bardzo dobrze trzymał. Ale o tym przekonamy się za moment. Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Wczoraj byłam na paznokciach i śmiałam się ze swoją stylistką, że to są ostatnie kolorowe paznokcie przed sezonem jesienno-zimowym. Wracamy do moich ukochanych brązów, beży. Nie umiem się tego doczekać. No ale z racji imprezy, która czeka nas teraz w ten weekend, jeszcze zaszalałam. Jeszcze mam kolorowe paznokcie. Chociaż nie powiem, marzą mi się czerwone. Dawno właśnie nie miałam takich krwisto-czerwonych paznokci, więc może kolorem przejściowym będzie właśnie czerwień, ale to się jeszcze okaże za jakieś 3-4 tygodnie. A kolorowe paznokcie mamy dlatego, że czeka mnie impreza w stylu hawajskim. Właśnie w ten weekend jedziemy nad morze, gdzie spotkam się na zjeździe rodzinnym ze swoją rodzinką. Wiecie już, że to jest taka cykliczna impreza w mojej rodzinie. Więc w tym roku to wydarzenie też będzie miało miejsce. No ale z racji tego, że to jest impreza tematyczna, Hawaje, no to zamówiłam kilka takich gadżetów, aby właśnie w stylu hawajskim móc wystąpić. Od 2 tygodni trąbią, że będzie deszczowo i zimno. Zapowiadają nawet 15 stopni nad morzem, więc nie ma mowy o jakimś bikini i spódniczce, wiecie, ze słomy. Więc postanowiłam zrobić takie zwyczajne tło, ale właśnie, aby było to wszystko w charakterze hawajskim, no to uzupełnię to wszystko gadżetami, które prawdopodobnie dzisiaj do mnie dotrą. No i proszę, jaki zbieg okoliczności. W międzyczasie przyszedł mi SMS z informacją, że w mojej multiskrytce są już wszystkie pakunki. Więc nie pozostało mi nic innego, jak pojechać do paczkomatu. To jest, kochani, już mój skończony makijaż. Uważam, że dzisiaj wyszedł naprawdę rewelacyjnie. Oko jest rozświetlone, brwi są tylko lekko podkreślone, a wszystkie niedoskonałości są idealnie zakamuflowane. Włosy są lekko uniesione od nasady, ale jeszcze są mokre, więc mają taki brzydki efekt, ale myślę, że jak wyschną, będą się układały 100 razy lepiej. O Jezu, patrzę na siebie zamiast patrzeć do kamery na Was, patrzeć Wam głęboko oczy. No, trudno. Muszę się jeszcze, wiecie, pooceniać z każdej perspektywy, czy na pewno mogę w ten sposób iść na urodziny. Czy może nie można czegoś tutaj polepszyć, czegoś nie muszę poprawić. Na pewno jeszcze pomaluję usta, ale to jak przypłukam zęby i zdejmę aparat. Jak się złożyło, że ja jestem już gotowa, wyszykowana i czekam tylko na Kevina, który ledwo co wrócił do domu. No i szykuję się właśnie na imprezkę urodzinową. Ja już mam cały outfit gotowy, pokażę się Wam, jak już będę na dworze, bo tutaj mamy dosyć ciemno w mieszkaniu i po prostu też nie mam jak sama się nagrać, a na dworze zrobi to po prostu. Nadużywam słowa po prostu, zrobi to Kevin. Nagra mnie ładnie i będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądam, a wyglądam naprawdę dobrze dzisiaj. Pozbędę się komentarzy odnośnie mojego biustu, odnośnie mojego tyłka i myślę sobie, że większość z Was powie: okej, wyglądasz fajnie, tylko znowu te cekiny. Ale ja mam na to poradę. Ubrałam na siebie sukienkę, którą mam w życiu na sobie pierwszy raz, a zapłaciłam za nią 23 zł. Kiedyś ją trzeba było wykorzystać. Myślałam, że zrobię to na wakacjach, ale nigdzie nie polecieliśmy, więc idę w niej na urodzinki. Mojej koleżanki, a robi super wystrzałową imprezę taneczną, więc outfit jak najbardziej jest wpasowany do dress code.
Wchodźcie, żeż, mówię, wchodźcie, żeż. Hej! A, jaka piękna laska idzie do nas. Dzisiaj? Lepiej? Lepiej, że co, że lepiej? Nic na weselu. Myślę, że widzą na pewno się bardziej spodoba. Ale wiesz, to jest i zupełnie inna okazja, zupełnie inna impreza, więc zupełnie inny outfit. Tak jest. Ja się potrafię ubrać i elegancko, i młodzieżowo, wystrzałowo. Tak jest. Idę nagrać przed domem TikToka, a wam zostawiam psa. Dobra. No, ale chciałam się z wami pokazać razem z mamą, żeby nie było, że nagrywamy vloga totalnie osobą, jest scena razem. Mama domowa, mama... Mama wystrzałowa. Mama domowa, córka wystrzałowa. Ty byłaś ostatnio na imprezie w sobotę, a ja siedziałam w domu. Ha. Widzisz. Ha. Ale nie mamy sceny razem. No nie. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we want to mingle. And my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Oh, whoa. I got that good old times. You want to spend some time back here with me. Oh, whoa. And time after time, I am wondering who is she to me. I'm gonna tell you right now. Kochani, ale pogoda. Zimno, pada deszcz, chociaż właściwie w tym momencie nie pada, ale przed chwileczką padało. I pewnie będzie jeszcze dzisiaj padać. Na mur beton. Cały tydzień ma padać. A my jutro jedziemy nad morze. Tragedia po prostu. Będziemy się kąpać w deszczu. Gorzej chyba trafić nie mogliśmy. Ale przynajmniej towarzystwo, które tam spotkamy, będzie najlepsze na świecie, więc może to nam zrekompensuje wszystkie pogodowe niedogodności. Czy ktoś tu wczoraj mówił, że musi się wybrać do paczkomatu po odbiór przesyłek? To byłam ja? Chyba mi wczoraj nie wyszło. Trzeba to zrobić dzisiaj. Ty jesteś powalona. Co ty to nakupywałaś? Co? Co ty nakupywałaś? Tomek stwierdził, że z tymi paczkami to upadłam na głowę. Ale kochani, tak to jest, jak się zamawia na Allegro. Wkłada się do tego koszyka rzeczy, które wpadają w oko, które myślisz sobie, że są akurat ci potrzebne w tym momencie. I potem okazuje się, że przychodzi ci 11 paczek. Więc niby towaru nie jest za dużo, niby kwota zapłacona nie jest zbyt wielka, bo w sumie za to wszystko to chyba wydałam jakieś 150-180 zł, nie pamiętam, to coś. No a paczek jest aż 11, no ale to nie moja wina. Nie wiem, czego on się czepia. Teraz ja otwieram te pudełka, a wy piszecie w komentarzu, co tam w nich jest. Jestem ciekawa, czy zgadniecie. No i zobaczcie, takie duże pudełko, a taka drobnostka w środku. No i rozwiązujemy tajemnicę, kto obstawiał balony w kształcie hawajskiej gitary i hawajskiej papugi. Ten wygrał. Kto obstawiał hawajską opaskę do włosów? Znaczy, szczerze powiem, wyglądała ona jakoś tak lepiej na tych zdjęciach. Tutaj wygląda tak jakoś słabiutko. Kto obstawiał kapelusz dla mojego męża? Tak, kto obstawiał? Piszcie w komentarzach. Kto obstawiał spinki do włosów, które też wyglądały na jakieś większe? Niestety są malutkie, jakieś takie malutkie są, no. Myślałam, że będą takie, wiecie, takie duże, że te kwiaty będą takie masywne. No ale cóż, trudno. Mam też takie pikery papugi.
małe takie pikery na wykałaczkach, ananaski, słomki ananaski. Mamy też hawajskie okulary. Pikery z trawą hawajską, kwiatkami i pelikanami. Czy flamingami? Pelikany czy flamingi? Pelikany czy flamingi? Haha, kto myślał o hawajskim biustonoszu? Prawdopodobnie z racji pogody z niego nie skorzystamy. No ale gdyby coś, to mamy. Mam też taką spinkę, która totalnie nie wygląda. Może, gdy połączę tą spinkę i tą w jakikolwiek sposób, to to nabierze sensu, ale chyba niekoniecznie. No nie wiem, może jak to usztywnię na lakierze do włosów. No nie wiem, będziemy z Pauliną kombinować. No i w gratisie do którejś z tych paczek dostałam też balony. Taki fajny gratis, balon długi i balon zwyczajny, taki okrąglutki, malutki. W kolorze różowym, także jestem bardzo wdzięczna za taki gratis, super, naprawdę super rzecz. No i prawdopodobnie wszyscy z Was myśleli o tym, że zamówiłam naszyjniki hawajskie, prawda? Ale przyznajcie szczerze, czy tych gadżetów jest naprawdę aż tak dużo na 4 osoby? Nie powiedziałabym wcale, a wcale, także czekajcie na jakieś fajne zdjęcia na Instagramie, bo myślę sobie, że uda nam się jakieś fajne zrobić. No i teraz, gdy widzisz już, co było w tych paczkach, uważasz, że jest tego za dużo? Tak, zdecydowanie. Kopnę go zaraz, naprawdę go kopnę. Tomek, to jest dla 4 osób. No dobrze. Naszyjniki dla 4 osób, ozdoby do włosów dla 4 osób. Ten, do drinków, takie o słomeczki, jakieś pikery do potraw, żeby było fajnie. 2 kapelutek dla... Nie pokażemy, jak wyglądasz w kapelutku takim hawajskim. To dopiero zobaczycie w kolejnym odcinku albo na story, na Instagramie, nie wiem gdzie. Gdzieś na kolejnym etapie. Mamy takie okulary. No co, to jest naprawdę za dużo dla 4 osób? Proszę, no faktycznie za dużo, bo mamy tu 2, 4, 6 słomek dla 4 osób. Wow! A zobacz, Tomek, zobacz. Jeszcze do tego wszystkiego dostałam gratis. Super. Co to jest? Gitara hawajska. Mhm. To jest taka dmuchana. Tomek. Gitara hawajska. A tu jest papuga. Prosto... Hawajska lalka dmuchana. Nie będę z tobą już nic nagrywać, bo się ciebie głupie żarty trzymają. No. Ale naprawdę uważasz, że tego jest za dużo? Powiedz, że nie. Trzymaj moją stronę. Dobra, powiem, że nie. Kazało mi powiedzieć, że nie. Wiesz, co powiem wam, że imprezowanie w tygodniu to nic dobrego. Kochani, przyszły mi pierogi ruskie i wiecie co? W jednej z drewnieńskich restauracji nauczyłam się jeść pierogi ruskie z kwaśną śmietaną. Poważnie wam mówię, tak te pierożki podają i tak też zaczęłam je jeść. Jest to dla mnie totalnie normalne, a kiedyś nie myślałam o tym, żeby jeść pierogi właśnie ze śmietanką. Boże, jak one pasko wyglądają i jak pachną! Aaaa! Kocham, 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 kocham pierogi ruskie! Spakowana, kochani. Nie pokazywałam całego procesu, ponieważ trzeba było wszystko dobrze przemyśleć. To dobrze, że wam tak nie pokazywała. To tak. Było nerwowe. Tak, bo powiedział mi, że mogę wziąć tylko małą walizeczkę. Tak, pobierzemy jeszcze. Jak ja mam się spakować do małej walizeczki? Na jeden dzień. Na 2 dni. Na jeden. Piątek wieczorem. Jak się nie liczy, jak piątek jest impreza? No. No, to piątek się nie liczy? No. To w piątek się liczy, no to potem dobrze, cała sobota. To pojedziesz w ubraniu w piątek, ubierzesz się na imprezę. No, ale musiałam... A w sobotę ubierzesz to, co miałeś ubrane w piątek. Oczywiście, na pewno. Ja ty tak będziesz. Weź mnie nie denerwuj, kurczę. Dobra, nie pokazywałam wam tego całego procesu, bo było gorąco. No, więc dobrze, że tego nie widzieliście. A teraz idziemy, kochani, już spać. Jeszcze muszę tylko podlać kwiatki. 21:56, a my chyba jakoś tak... O 3 wstajemy, żeby między 4 a 5 wyjechać, więc no po 3 musimy wstać, no jakoś tak, jak się zbierzemy, no to wstaniemy, no. Ale mniej więcej o tej godzinie musimy wyjechać, żeby zdążyć w ogóle na tą imprezę, prawda? No, bo my mamy dość daleko, reszta rodzinki ma jakieś 3-4 godziny do miejsca spotkania, ktoś tam już nawet jest od 2 dni, także no, jest różnie, a my mamy najdalej, no.
Więc kochani, żegnam się z Wami. Nie wiem, czy Paulina jest, wiecie, też zaaferowana pakowaniem, więc nie wiem, czy w ogóle się z Wami pożegna, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek nagrywała, więc zrobię to ja, matka, która musi o wszystkim pamiętać. Pa, pa, kochani.